to aplikacja Audials. Jest darmowa, została oceniona na Android Markecie na ponad 4,5 i jak twierdzą twórcy, to źródło nieograniczonej muzycznej rozrywki. Czy aby na pewno? Oferuje ona dostęp do ponad 50 tysięcy internetowych stacji radiowych. Jak prezentuje się całość po włączeniu? Menu bez fajerwerków, ale czytelne. Pierwsza ikona kryje stacje radiowe. Na górze są te ostatnio słuchane, poniżej ulubione, lokalne, sortowanie według gatunków, krajów i zapping. Zapping to taki sprytny gadżet wyszukujący stacje na podstawie nazw utworów lub artystów. Dokładność szukania możemy ustalić za pomocą filtra. Gdy słuchamy muzyki, na ekranie często pojawia się okładka albumu lub logo stacji, a po środku, jakby się prosił o włączenie, widzimy przycisk nagrywania. Z lewej ikonka dodająca stację do ulubionych. Osobom czułym na słabą jakość dźwięku polecamy opcję ustawienia wyszukiwania stacji oferujących bitrate powyżej ustalonego w opcjach. Wszystko obsługuje się szybko i wygodnie, ale czemu aplikacja nie ma widgetu? Aby surfować po muzyce świata, trzeba wchodzić w aplikację, co wygodne nie jest. Minus na koniec, panowie deweloperzy. A szkoda, bo poza tym zastrzeżeń nie mamy. Duży wybór stacji, ponad 80 gatunków muzyki, prosty, przejrzysty interfejs oraz dodatkowe opcje. Mimo braku widgetu, polecamy.